Cześć, czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ETS-a. Miało nie być odcinku, zrobiłem sobie herbatkę, mówię, a pojadę sobie jedną szybką trasę, ale no, Orebo Molmo, miód, podwójna przyczepa, 32 tony i przede wszystkim świetny zarobek, 14 koła. No nie mogłem, słuchajcie, przegapić tego, bo jest to bardzo, bardzo, myślę, fajna trasa, która myślę, że sprawi mi dużo, dużo radości, więc robimy te 500 km, mam ciężki ładunek, mam podwójną przyczepę, więc tak naprawdę nie mogę tak szarżować, trzeba jechać delikatnie, więc będą wypadki, bo pewno nie będę się wrabiał na zakrętach, trzeba być skupionym cały czas. I kurde, szwedzki miód to może być coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. O, jaki ładny dafik beżowy. Wiesz, słuchajcie, ja jestem naprawdę zafascynowany tą sytuacją, bo te podwójne ładunki, ja kilka razy je woziłem i to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Jakieś ronda, nie ronda, to są naprawdę ciężkie, ciężkie sytuacje, a to nie jest taki normalny heavy cargo, czyli niestety mogą się zdarzyć mijanki i inne dziwne rzeczy. Słuchajcie, czuć na pojeździe, że to jest ciężki ładunek. Ja myślę, że no będę jechał szybciej, ale tak raczej będę ustawiał tempomat na stówkę, nie na 140, bo z tym ładunkiem podejrzewam, będzie bardzo, bardzo łatwo o wypadek. Zjedź w lewo. Iwon zarobiła 1000, no Iwon, zaimponowałaś mi. Patrzcie, tutaj zakręca, ma tylnia przyczepa, robi co chce. Genialnie. Powiem wam, że boję się tej trasy, ona naprawdę jest ciężka. Nie patrzyłem, czy w miejscu wyjazdu mam jakieś pytajniki, bo nie chcę z takim ładunkiem krążyć. Nie ma mowy. Z 90 to było chyba 7 czy 9 minut na 100 km. Będziemy jechali troszkę szybciej, ale to tak podejrzewam, że wyjdzie z tego taki 40-minutowy odcineczek. Zobaczymy. Nie będziemy szarżować, bo nie można z takim ładunkiem szarżować. O, spłata kredytu. Świetnie. Jedź prosto. Patrzcie, nawet nie mogę się tak bardzo rozpędzić. Tragedia. Jednak te 39 tony robią swoje. Ważne, że mamy teraz prostą drogę. Z górki się też rozpędzimy. Tak do stóweczki, zobaczymy jak to będzie jechało. Tony miodu. Jedź prosto. Ajajaj, czeka mi zakręt. Nie lubię zakrętów. Z taką naczepą, takie wiraże, Boże, to będzie naprawdę ciężkie. Skręć w lewo. Jak zajechałem tą tylnią naczepą. To jest jakaś tragedia po prostu.
Patrz, on w ogóle się nie rozpędza. No jaki kolizm? Już miałem, to tamten we mnie wjechał. No co za skandal. To nie była moja wina, czy była? Nie, nie była moja wina. Nie moja wina, że taki jestem długi. Natura tak chciała. Miała być taka miła trasa, tutaj się szykuje nam droga krajowa po Szwecji. Miało być tak pięknie na autostradzie. Jedź prosto. Ale on się wolno rozpędza. Tragedia, zobaczcie, 10 sekund i kilometr. No może mniej, może z 5, ale i tak jest wolno. A patrzcie, przecież ja tych to nie wyprzedzę, no gdzie? Boże, jakieś więcej szczęścia niż rozumu. A Boże. Niech żyje ręczny. Jak mam teraz WTS-a, to spacja to mój ulubiony przycisk. Co i zaraz znowu będzie mijanka. Tutaj widzę jakieś ostre zakręty, lepiej zwolnić. Ale w końcu mi zeszła rata kredytu. I też mnie cieszy, że pracownicy zarabiają. Będę mógł niedługo pomyśleć o zakupie ciężarówki dla siebie. Jakiejś fajnej. Skręć w prawo. No to tragedia jest. Takich zakrętów się właśnie bałem. Przecież to jest po prostu nie do ogarnięcia takim podwójną przyczepą. Bez obcierki tego nie zrobisz chyba. Końca autostrada wreszcie.
Oby teraz do Molmu była tylko taka trasa do samego końca. Tego sobie życzę. No, tak myślisz, na autostradzie może taką stówkę, 110, zobaczymy. Herbatka jeszcze gorąca. Tak myślę, że jak kupię tą swoją ciężarówkę, to będę starał się jeździć w okolice obwodu kaliningradzkiego, bo tam to paliwo jest tańsze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A nawet z górki to się buja. Myślę, że tak 110. Ale te skanie śmiesznie wyglądają. Jedna Scania, wiecie, dwie Scania. Przypadek? To jakiś zbiornik, to jest spoko. A tutaj trzecia Scania, wiecie, dwie Scania. No, słuchajcie, z tym ładunkiem nie krążę, więc po miastach, ani po innych lokacjach, więc... Takie są realia. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Z dedykacją dla Stefci kierunkowskaz. Nawet nie rozwaliłem znaku, szok. Ja tutaj jadę. Dobra, jedziemy. Tyle patrz się pod górkę, to ja zwalniam w ogóle, ale tragedia jest.
Jedź prosto. Zostało 220 kilometrów. 7. To jest paradoksalnie ciężka trasa. Waga prawie jak przy ciężkim ładunku, manewrowość też bardzo słaba, a obstawy nie ma. Trzeba mieć oczy z tyłu głowy. No ale kasa, słuchajcie, 14 tysięcy euro. Przy 7 levelu to nie mogłem, że tak powiem, odpuścić tej trasy, musiałem ją zrobić. Normalnie zarabiam 7-9 na trasach. No to mam jednak wiele, wiele ojraków więcej. Jeśli myślę o zakupie jakiejś ciężaróweczki, nawet przyzwoitej, to sorry. To tak myślę, 150-160 tysięcy euro to jest minimum. No chociaż jeśli założymy, że dobiorę jeszcze stówkę kredytu, to i tak muszę uzbierać jeszcze dużo. Aczkolwiek no też, żeby wziąć jeszcze kredyt dodatkowy, to muszę mieć świadomość tego, że będę więcej tracił, jeżeli chodzi o kasę, bo będę miał wypadki. To raz, a dwa, no bo i pracownicy muszą zagadniać. Ja muszę mieć pewność, że powiedzmy teraz mam 10 tysięcy kredytu. Jeżeli chcę dobrać więcej, kolejne 100 tysięcy, no to muszę mieć 13. To muszę mieć pewność, że moi pracownicy jakieś 3-4 tysiące euro będą dziennie przynosić. Teraz nie ma takiej pewności, teraz około dwóch przynoszą. Więc jeszcze troszkę muszę pograć. Tutaj nie ma niestety zmiłuj. Znaczy na pewno mogę zrobić jedną rzecz jeszcze, tak dla pewności swojej własnej, ten najmniejszy kredyt mogę spłacić cały i to na pewno zrobię chyba po tej trasie. To było 10 tysięcy euro, to nie jest majątek, nie zbiegnie od tego. A nie będzie mnie tak kusiło, wiecie, żeby od razu brać kredyt. Bo znając mnie to wiecie, to bym miał blisko 40 koła, więc już o, to może kupię ciężarówkę. O nie. Trzeba zarobić z 50-60 tysięcy. Na szczęście mało zostało. Ale wyobrażacie sobie mnie, który tą podwójną naczepą parkuje tyłem? To się nie zdarzy nigdy. Czy któryś z was, moi drodzy, jest na tyle dobrym kierowcą w WTS-ie, żeby podwójną naczepą o taką parkować tyłem? Czy to jest w ogóle możliwe? Mi się wydaje, że nie. Na pewno jest to niemożliwe dla mnie, ale trasa fajna. Nie wiem, czy nie pojechać do Skandynawii ze swoją ciężarówką. No tam można te podwójne transporty łapać. Musiałbym mieć chyba też lepszą ciężarówkę, nie? To musiałem przehamować. Hamowanie tą ciężarówką boli. Po prostu boli.
prosto. Siedem. Dobrze, mało zostało. Gdy co? Dajcie mi chwilę, ja to zrobię. Bo ja potem tego kredytu nie spłacę i będę się cieszył, że mam tyle kasy. Trzeba to zrobić. Tak, zejdzie mi, mam na ratę kredytu. Mam. 50 tysięcy kolejny kredyt, żeby go spłacić. Będzie ciężko to zrobić jakoś szybko. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Co tu się dzieje? Oho, i patrzcie, po co ja zrobiłem. A dobra, przejadę tak, chyba tak. No ja się boję, że nie dam rady. Się, bo ona się łamie. Nie, no muszę jechać prosto, kurczę. Troszkę nadrobimy, ale nie dużo. Bo mi bardzo ciężko skręcić. A nie oszukujmy się, różnica w kilometrach jest minimalna. A też troszkę się zdekapuję im oczywiście, nie mówię, że nie. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Jak już jestem w tym Helsingborgu, to może tutaj da się coś zrobić, słuchajcie. Pokażę mapkę, jakieś pytajniczki. O, jest. No, to już wiecie co, nie jest to duże nadrobienie. Tutaj sobie już chyba daruję. Chociaż zróbmy też to. Jak już tutaj jestem. Znaleziono sygnał GPS. Może jakąś skanię albo Volvo znajdę. Wiem, że miałem nie jeździć, ale różnice są minimalne w kilometrach. Jedź prosto. O, ludzie siedzą w autobusie. Nice. Jeszcze powinien tak się obracać, nie kręcąc tułowiem, tak wiecie, jak jakieś upiory. Jak w egzorcyzmach Emily Rose na przykład. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Czerwona fala, to jest chyba agencja pracy. No troszkę już jadę, bo mi delikatnie herbatka przystygła. Skręć w lewo. A
Agencja pracy pykła. Teraz jakiś salon samochodowy. Wiadomo, że mam jeszcze malutką firmę i tak dalej, ale... To może zaowocować w późniejszym etapie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Te trzeba robić duże poprawki, nie? Jak się jedzie tą naczepą, bo to nie ma lipy. Jakbyś jechał tym, wiecie, dużym ładunkiem heavy cargo, takim standardowym z dodatku, co wystaje ci po 2 metry z każdej strony. Rondo, no idealnie, bo zawsze marzyłem o rondzie. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Jak to robić? Zjedź z ronda. Ale cyrk. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. No, przyjazd przez te miasteczka to naprawdę jest wyzwanie. Trzymaj się prawej. Jakieś ronda, nie ronda. Trasa się naprawdę ciężka wydaje. No, ale pociesza mnie ten zarobek, tak? To jest 14 tysięcy euro. Na tym etapie rozgrywki to jest majątek. To są powiedzmy dwie. To są powiedzmy dwie trasy dla mnie. Minus mandaty. No to jest przegięcie. Skręć w lewo. I nie przekosiłem znaku, jestem w szoku. Teraz sam sobie robię pod górkę, bo tutaj chciałem odwiedzić salon. No ale trzeba. Skręć w lewo. No gdzie? Wiem, że moja wina, ale czemu jechałeś? Ja jestem taką wielką ciężarówką. Ładunek? Ładunek nieuszkodzony to najważniejsze. Jedź prosto.
a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Te miasta w Skandynawii są jak we Francji, nie? Po prostu miasto na 30 km. Jakby nie ma w tym nic złego, jest to realne, tak? Warszawa ma po 15-20, my się śmialiśmy zawsze, że na Maltę pojechaliśmy i wszystko super i wszystko pięknie, ale... Ale Malta powierzchniowo jest jak Warszawa, nie? To naprawdę jest agencja pracy. No to niezły cyrk. Przeliczam trasę. Myślałem, że to jest większe. No to ja teraz nie zawrócę. Myślałem, że to będzie jakiś salon, ale jestem zawiedziony. Przygotuj się do skrętu w lewo. I co, muszę oberkę zrobić. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ładna pogoda mnie tutaj wita. Ładna pogoda w tym molmo. Skręć w prawo. Powiedziałbym, że brytyjska pogoda. Jedź prosto. Nie chcę już zarobić mandatu, wybaczcie. Poczekamy. Kurde, naprawdę. Mandat ze światła, Boże kochany. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Ale za mnie ciuśmak. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Czy potem mam tutaj wjechać? Czy was Bóg opuścił? Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Panie, miód przyjechał.
Ładunek przyjechał, zobaczcie. Ciężka trasa, naprawdę to była ciężka trasa. Levelek jakiś, może coś? Nie, już tak łatwo level nie wskakują. Słuchajcie, zdolności mamy na poziomie, ciągle 7 levelik. Będę teraz chyba rozwijał dalej ADR-ki. 30 tysięcy mamy. Odcinek trwał, słuchajcie. minut, czyli w sumie stosunkowo długo. Zobaczmy, ile zarobili moi kierowcy. No, jak i oni mi zacznie zarabiać tyle co Benjamin i Benjamin powiedzmy za 2000, to będę miał jakieś 3 koła, będzie można myśleć o kredycie. Na chwilę obecną chyba takiej opcji nie widzę, mimo że bym mógł oczywiście wziąć 150 tysięcy. No ale tak naprawdę ja, żeby kupić jakąś w miarę przyzwoitą ciężarówkę, czyli na przykład taką Scanię, słuchajcie. Taką ładniejszą, nie? Bo to nie będzie jeszcze docelowy pojazd mój, ale żeby jakoś wyglądał, chociażby Scania R. Jak wygląda w środku, czekajcie. No w środku już jest przyzwoita, nie? Przyzwoita w środku. Jakbyśmy dali jeszcze na przykład standardowe light, to byłaby naprawdę przyjemna i ładna. To ona kosztuje 117 tysięcy, tak? Ale po ciężkim odnośniku się nie nadaje, więc trzeba byłoby je dać lepszy silnik, lepszą skrzynię. W środku nie trzeba im, nawet też malowanie też można było odpuścić. No ale to nawet taka kosztuje 125 tysięcy, a mam świadomość jeszcze, że jak wskoczę na 8 poziom, będą mieli lepsze silniki. Więc tak naprawdę, żeby chociaż tą kupić Scanię, to ja potrzebuję, a jakaś droższa, o, S Normal Roof, kosztuje 118. Nawet może taką, bo ja chyba nie jeździłem. Też jest w porządeczku w środku. Oczywiście byśmy dali taką. I ona tak z bojegami, które teraz mogę zrobić, lepszą skrzynią i tak dalej, to też kosztuje 127 tysięcy, więc tak naprawdę muszę mieć jakieś 140-150 tysięcy, żeby był jakiś zapas. Więc sporo mi jeszcze brakuje. Mam świadomość, że żeby zrobić ten mój plan, czyli jeździć właśnie po Skandynawii i wozić te ładunki cięższe, to potrzebuję jeszcze mocniejszą skrzynię, potrzebuję jeszcze mocniejszy silnik, bo jednak te właśnie trasy w Skandynawii na ciężki ładunek to jest coś fajnego. To jest coś fajnego, dlatego można fajnie zarobić i miło mi się takie trasy robi. No ale do tego, żeby wozić 30 kilka ton, też potrzebuje naprawdę dobry pojazd. Też ciekawa trasa. Podwozie pociągu. No, powiem wam, że kilka tutaj fajnych tras. Zrobiłbym takie trasy właśnie, co mam z 10 tysięcy teraz zarobku, bo mogę. No, są ofrezajka do asfaltu, też fajna trasa. Także jest co robić, słuchajcie, jest o co walczyć. Te ciężkie ładunki podwójne, fajnie mi się z tym jeździ, ale muszę mieć dodatkowy level, żeby jeszcze sobie poprawić te statystyki. Jeszcze na tych właśnie ciężkich trasach porobić, bo tak, zdolności, bo tak, te duże ładunki, jeszcze ważę tylko jedną rzecz, troszkę przeciągam, ale zobaczcie, jak mamy te duże ładunki, to są podstawowe dostawy standardowe, tak? Czasem to są ważne dostawy, tak? Zużyte opakowania. Więc tak naprawdę
Więc tak naprawdę, jakby miał zdolności, nawet nie muszę iść w ADR-y. To tak naprawdę mogą być to dostawa na czas. Delikatny ładunek. I wysoka wartość. No to wszystko trzeba by robić, tak naprawdę. Pomyślimy, a może pójdziemy w ADR-y, bo jednak na ERach się też łatwo, fajnie zarabia. Tylko właśnie tutaj, z tego co widzę, to na chwilę obecną tych ADR-ów jest mało. Mamy tu jakieś ADR-y w ogóle? Nawet nie widzę, słuchajcie, ADR-ów. Aby telefon dzwoni, więc sam mnie wyrzuca od grania. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanko i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa, hej.